Serce potrzebuje tlenu, głowa potrzebuje tlenu. Tak naprawdę potrzebny jest on wszystkim naszym narządom. By sprawnie działało całe nasze ciało, niezbędne są do tego zdrowe płuca. Jak to ważne, zazwyczaj przekonujemy się dopiero w momencie, gdy zaczynają szwankować. Tak niewątpliwie w wielu przypadkach było podczas pandemii. I mimo, że minęło już sporo czasu, to wciąż wielu z nas boryka się z powikłaniami po COVID-zie. By pomóc chorym, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy postanowiła w tym roku zagrać właśnie dla płuc. Magda Sincewicz. Na co dzień zajmują się nimi specjaliści z Pilchowickiego Szpitala Chorób Płuc. Zaledwie kilka chwil po rozpoczęciu pandemii wiedzieli już, że leczenie jej skutków potrwa o wiele dłużej. Dlatego od razu zajęli się rehabilitacją chorych i robią to nadal. Co jest istotne, rehabilitując pacjentów zwracamy m.in. uwagę na poprawę tych parametrów oddechowych, takich sztywnych, czyli wykonujemy gazometrię, spirometrię, ale nawet jeżeli nie uda się uzyskać konkretnej poprawy tychże parametrów oddechowych, uzyskujemy na pewno poprawę wydolności pacjenta, sprawności pacjenta, subiektywnego zmniejszenia uczucia duszności, a co najważniejsze, ważniejsze, myślę, poprawy komfortu życia, co pacjenci doceniają faktycznie bardzo. Na tyle, że nie wyobrażają sobie, by kiedyś nie wrócić tu na kolejną rehabilitację. Jechałam tutaj z takim stresem, bo pierwszy raz tu w ogóle jestem. Mówię, chyba sobie nie poradzę. Oddechowe zabiegi są wspaniałe, ćwiczenia, no i ruchowe też. No i myślę sobie, co zrobić, żeby przyjechać jeszcze raz. I już się o wiele naprawdę lepiej czuję. Ja spotykam tu ludzi, ponieważ rozmawiam z ludźmi, którzy wracają tu po raz któryś na tą rehabilitację oddechową. Mam nadzieję, że też będę miał tą okazję. Natomiast rzecz jeszcze jedna. U mnie nadzwyczaj dobrze posuwa się to. Sam jestem zdziwiony. Ja potrafię już chodzić. Nawet są chwile, kiedy zdejmuję tlen i funkcjonuję bez tlenu. Jestem bardzo mocno zobowiązany i wszystkim pulmonologom wielkie Bóg zapłać. Im i całej reszcie, którzy dzień w dzień ratują ludzkie życie i zdrowie w sprawnie grającej orkiestrze specjalistów. Specjalistów, którzy przypominają, że dbanie o siebie nie może się skończyć wraz z wyjściem ze szpitala. Warto o tym pamiętać na co dzień, także w domowym zaciszu. Po pandemii właśnie, po COVID-ach zdecydowanie wzrosło zapotrzebowanie na świadczenia takiej diagnostyki pulmonologicznej. Tych pacjentów jest zdecydowanie więcej od czasów COVID-u, a właściwie po COVID-zie. I ich będzie przybywało wszędzie. Dlatego w najbliższą niedzielę pamiętajmy, komu tym razem jesteśmy w stanie pomóc, choćby najdrobniejszym gestem.